Prosta L ma równanie y równa się minus 1 druga x plus 5. Wskaż równanie prostej równoległej do prostej L. Czyli skoro my szukamy prostej równoległej, to mam nadzieję, że pamiętacie, że dwie proste są równoległe wówczas, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe. Jeżeli zapiszemy sobie wzór na prostą w postaci kierunkowej, no to widać, że współczynnik kierunkowy to będzie ta liczba przy x. No to jeżeli chodzi o tą naszą prostą, no to przy x mamy minus 1 drugą, to oznacza, że współczynnik kierunkowy tej prostej to właśnie minus 1 druga. Czyli to oznacza, że prosta do tej równoległa też przy x musi mieć minus 1 drugą. No i teraz zobaczmy. Jeżeli chodzi o podpunkt A, no to nasz współczynnik kierunkowy wynosi minus 4. No to nie zgadza nam się. Jeżeli chodzi o podpunkt B, no to przy x mamy 1 drugą, to też nam się nie zgadza, tak? No bo widzimy, mamy różne znaki. Jeżeli chodzi o podpunkt C, no to tutaj uważajcie, bo x znajduje się w tym miejscu, czyli to będzie nasze A, nasz współczynnik kierunkowy, czyli mamy minus 1 drugą, no i widzimy, że współczynniki są takie same, czyli poprawną będzie odpowiedź C. No i jeszcze spójrzmy na podpunkt D, tutaj gdzie będzie nasze a znajduje się przy x, czyli a jest równe 2, no to też nie będzie prosta równoległa, czyli poprawną jest tylko odpowiedź C.